Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na naszym dzisiejszym webinarium. Nasz dzisiejszy temat to pandemia, podcięłaś skrzydła, skorzystaj ze szkoleń. Jest to webinarium, podczas którego omówimy sobie możliwości wsparcia szkoleń, podnoszenia kwalifikacji, z których można skorzystać teraz w obecnym czasie. Jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze webinarium, mamy kilka zasad, z których prosiłabym, żeby Państwo skorzystali. Bardzo proszę o wyłączenie kamerek. Prosimy również o wyłączenie mikrofonów, ponieważ pozwoli to nam sprawnie przeprowadzić webinarium. Natomiast pytania, które się pojawią w trakcie prowadzenia naszego webinarium, proszę o zadawanie w formie czatu. Na czacie, jeżeli zadają Państwo pytania, odpowiedzi będą udzielone po zakończeniu naszego webinarium i oczywiście będą przesłane do Państwa na adres, który był w zgłoszeniu na nasze webinarium. Natomiast również otrzymają Państwo od nas tą prezentację, która w chwili obecnej jest tutaj prezentowana, jak i również nasze webinarium jest nagrywane, co oznacza, że na stronie naszej instytucji Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie to nagranie umieszczone. Po zakończeniu naszego webinarium bardzo prosimy również o wypełnienie ankiety. Ankieta będzie oceniała przeprowadzone webinarium. Będzie można zawrzeć tam informacje o tematach, które Państwa interesują w dalszej kolejności. Oczywiście zapoznamy się z całą tutaj informacją zawartą w takiej ankiecie i też pod tym kątem też organizujemy właśnie webinary na te tematy, które Państwa tutaj interesują. Czyli o czym będziemy dzisiaj mówić? Czyli będziemy mówili o możliwości wsparcia w zakresie dofinansowania właśnie doszkoleń, kursów i studiów podyplomowych w ramach funduszy europejskich na lata 2014-2020. Powiem Państwu w tym zakresie o możliwości wsparcia w ramach programu regionalnego. Są to formy dofinansowania w formie dotacji oraz jest możliwość skorzystania w formie pożyczki, ale będzie to zupełnie inny program w ramach projektów tutaj, tak zwanego programu POWER, program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Wspomnę również o szkoleniach PARP, czyli szkolenia polskie tutaj naszej instytucji PARP-u, w ramach naszych szkoleń, tak zwanej Akademii PARP, jest możliwość skorzystania ze szkoleń e-learningowych również dla wszystkich tutaj osób zainteresowanych. Czyli w pierwszej kolejności przejdziemy sobie do naszego programu regionalnego, czyli Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny. Jest to program dedykowany naszemu województwu, gdzie w ramach poddziałania 8.3.2 Kształcenie Zawodowe Dorosłych jest możliwość korzystania ze szkoleń. Jaki jest cel szczegółowy takiego tutaj poddziałania? Celem tego poddziałania jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, tak? Czyli osób dorosłych w wieku od 18 roku życia, jednakże ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku od 25 do 64 roku. Jakie projekty są przeznaczone do dofinansowania, czyli te projekty, w ramach których instytucje wnioskowały o wsparcie, czyli wsparcie uczenia się w formach pozaszkolnych, organizowanych we współpracy z pracodawcami i na przykład mamy tutaj kwalifikacyjne kursy zawodowe, czy też kursy umiejętności zawodowych, ale również wsparcie osób, które zgłaszają potrzebę formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, czy też zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny. Jeżeli chodzi o bieżący zakres danego poddziałania, bo być może Państwo też spotkali się z takim działaniem we wcześniejszych latach, jest to, że to wsparcie, które zostało wskazane na poprzednim slajdzie, czyli te typy projektów, są realizowane za pośrednictwem bazy usług rozwojowych. Jest to baza, w ramach której są umieszczane różnego rodzaju szkolenia skierowane zarówno do osób fizycznych, jak i do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich pracowników. Jeżeli chodzi teraz tutaj o nasz zakres naszego działania, przytoczę kilka takich ważnych definicji, które są niezbędne, jeżeli chodzi o bieżące działania. Czyli czym jest nasza baza usług rozwojowych? Jest to internetowa baza, która obejmuje rejestr podmiotów, tak? Czyli podmioty te, które rejestrują się w bazie i oferują szkolenia, czyli te usługi rozwojowe, które są współfinansowane ze środków publicznych. Jest ona prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez administratora, którym jest tutaj PARP.
I teraz, jeżeli chodzi o bazę usług rozwojowych, umożliwia ona w szczególności obsługę procesów, czyli publikację ofert usług rozwojowych przez podmioty, które świadczą usługi rozwojowe, tak? Czyli mamy instytucję szkoleniową, która w takiej bazie usług rozwojowych zamieszcza informacje o szkoleniach, które prowadzi. Są to informacje, gdzie jest podana cena takiej usługi rozwojowej, jest informacja o podanym terminie, jak i także zakresie. Przez taką bazę dokonujemy zapisów na poszczególne właśnie usługi rozwojowe, czyli też wskażę Państwu później jakby w etapach tutaj uczestniczenia w takim projekcie zapisanie się na taką usługę oraz jest zamieszczenie ogłoszeń o zapotrzebowaniu. Jest to nowe rozwiązanie z uwagi na to, że teraz w momencie, kiedy osoba uczestnicząca nie ma możliwości skorzystania ze szkolenia, które ją interesuje, jest możliwość złożenia tak zwanego zapotrzebowania. Zapotrzebowanie dotyczy tutaj informacji, jaką dany uczestnik, z jakiej usługi rozwojowej chciałby skorzystać, a takiej na przykład typowo nie ma w bazie usług rozwojowej. I w tym momencie podmioty świadczące takie usługi rozwojowe mogą zapoznać się jakby z takim zapotrzebowaniem. W momencie zapoznania się z tego zapotrzebowania mogą przygotować takie szkolenie dedykowane właśnie takim uczestnikom. Dobrze. W ramach takiej bazy usług rozwojowych również dokonywana jest ocena tej usługi rozwojowej zgodnie z systemem oceny usług rozwojowych, czyli uczestnik, który zakończył taką usługę, również musi wypełnić ankietę oceniającą, która będzie informowała o przeprowadzonym szkoleniu i tej instytucji szkoleniowej. I jest możliwość zapoznania się z wynikiem ocen usługi rozwojowej dokonywanej przez pozostałych uczestników usługi, czyli w momencie, kiedy wybieramy sobie taką usługę rozwojową, możemy zwrócić uwagę na oceny, które są zawarte przez innych uczestników, ażeby ocenić, czy chcemy skorzystać na przykład z instytucji A bądź instytucji B, która organizuje tego typu samego szkolenia. A czym natomiast jest ta nasza usługa rozwojowa? Jest to usługa, która ma na celu podniesienie kompetencji, czyli służy uzyskaniu kwalifikacji zawodowych oraz uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, które są zainteresowane z własnej inicjatywy, tak? Uzupełnieniem czy też podnoszeniem kompetencji kwalifikacji zawodowych. Dodatkowa tutaj informacja. W ramach tego, że w chwili obecnej mamy sytuację wynikającą tutaj z trwania pandemii COVID-19, baza usług rozwojowych nie zwalniała, natomiast była możliwość dalszego korzystania, ale tak zwanej usługi realizowanej zdalnie w czasie rzeczywistym. Czyli w momencie, kiedy nie było możliwości skorzystania w trybie stacjonarnym z takiej usługi, była możliwość skorzystania z takich szkoleń w trybie połączenia online, w taki sposób, że trener, czyli osoba, prowadziła w czasie rzeczywistym, na przykład tutaj w danym pomieszczeniu, tak jak ja teraz Państwa na przykład prowadzę, tylko że Państwo akurat nie mają możliwości przy takiej dużej liczbie osób zainteresowanych tutaj wzięciem udziału, rozmawiania z nami tutaj podczas trwania tego webinarium, prowadzenia, natomiast uczestnik z drugiej, że tak powiem, strony urządzenia, komputera, tabletu, tak, korzystał z danego szkolenia i utrwalał treści określone w programie takiej usługi. Jeżeli tutaj zaistniałaby taka sytuacja, że restrykcje, tak, tutaj wprowadzone nie będą miały możliwości tutaj instytucje do organizowania takich szkoleń w formie stacjonarnej, jest możliwość właśnie usługi realizowanej zdalnie w czasie rzeczywistym. Grupa docelowa, czyli tak jak już wcześniej powiedziałam, są to osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym właśnie uwzględnieniem osoby w wieku od 25 do 64 roku życia. Oczywiście z uwzględnieniem głównie tutaj osób o niskich kompetencjach i kwalifikacjach, osób 50+, które zgłaszają z własnej inicjatywy. Jest to bardzo ważne, ponieważ to działanie jest skierowane do osób pracujących, osób bezrobotnych, osób nieaktywnych zawodowo, które z własnej inicjatywy, tak? Czyli jest ta przesłanka, że ja z własnej inicjatywy chcę podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Jakie są wyłączenia? Wyłączeniem są osoby prowadzące działalność gospodarczą, tak? Czyli w ramach takiego działania osoba samozatrudniona nie może skorzystać, ale pracownik
pracujący na przykład w jakimś sklepie, czy ewentualnie w innym miejscu, który ma swojego pracodawcę, z własnej inicjatywy może podnieść swoje kwalifikacje. Wyłączeni są również tutaj pielęgniarki, położne, lekarze, ponieważ dla nich typowo wsparcie udzielane jest w ramach projektu Power. Gdzie możemy zgłosić o takie wsparcie? W przypadku tutaj naszego programu, ponieważ ze zgłoszeń też widziałam, że z różnych państw są tutaj instytucji, miejscowości, nasze województwo zostało podzielone na podregiony, w ramach których w ramach konkursu zostali wybrani operatorzy. Operator jest to instytucja, do której dana osoba z danego obszaru składa swój wniosek o sfinansowanie takiego szkolenia. I naszym pierwszym operatorem jest Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, która łącznie z partnerem, jakim jest Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, prowadzi na podregionie kaliskim właśnie działalność w ramach tutaj tego projektu szkoleniowego. Podregion kaliski obejmuje powiaty jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, preszewski i miasto Kalisz. Jeżeli chodzi o tutaj wsparcie udzielane w ramach szkoleń, w ramach baz usług rozwojowych jest formą refundacji, co oznacza, że w pierwszej kolejności uczestnicy ponoszą całość kosztów z własnych środków, natomiast później następuje refundacja. Jeżeli chodzi o naszego operatora, jakim jest Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości wraz ze swoim partnerem Stowarzyszeniem Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, w dniu 24 lutego, czyli w dniu dzisiejszym, wznowiła nabór na szkolenia, kursy, studia podyplomowe, doradztwo. I w przypadku tutaj naszego operatora, osoba pracująca czy osoba bezrobotna, maksymalny taki limit dofinansowania ma kwotę 3,5 tysiąca złotych, przy czym poziom dofinansowania to przy osobie pracującej 85%, natomiast osoba bezrobotna ma 95%. Oznacza to, że przy cenie szkolenia osoby pracujące ponoszą już po rozliczeniu 15% jako wkład własny, natomiast w przypadku osoby bezrobotnej jest to wysokość 5%. W przypadku naszego operatora obszar subregionu kaliskiego został podzielony w ramach tych dwóch instytucji i w zależności od tego, skąd pochodzi uczestnik, tak, składa do odpowiedniej instytucji swoje dane zgłoszeniowe. Czyli uczestnicy z powiatów kaliskiego, miasta Kalisz, Pleszewskiego i Jarocińskiego składają takie wnioski do Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Natomiast uczestnicy z powiatu kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego już składają do Stowarzyszenia Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Tu podaję Państwu dane kontaktowe, numery telefonów, adres mailowy do osób, w ramach których, u których można uzyskać szczegółowe informacje. Oczywiście tutaj też mają Państwo informacje o stronie danego projektu. Poprzez wejście w tą wskazany link możemy odnaleźć tutaj całość dokumentacji, która wymaga uzupełnienia i złożenia wraz tutaj z wnioskiem do operatora. Kolejnym naszym operatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie. Jest to instytucja, która prowadzi dane działania szkoleniowe na podregionie konińskim. Obejmuje on powiaty gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński oraz miasto Konin. I tutaj w ramach tej instytucji dofinansowanie w wysokości do 5000 zł, zarówno dla osoby pracującej, jak i osoby bezrobotnej. Natomiast procent dofinansowania jest taki sam, wynosi on 90%, co oznacza, że 10% to jest wkład własny. Wznowienie naboru następuje w dniu jutrzejszym, 25 lutego, w godzinach od 8.30 do godziny 9.30. W przypadku danych teleadresowych należy takie wnioski składać do Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie. Jest to instytucja czynna od poniedziałku do piątku od 8 do 15. Tu mają Państwo również podane adresy mailowe do pracowników danego działu zajmującymi się akurat tutaj szkoleniami w ramach poddziałania 832 i też mają Państwo podaną stronę projektu. Przy czym Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie również wskazuje tutaj inne punkty kontaktowe. Można również skorzystać z takiej informacji u pracownika,
W godzinach tutaj mają Państwo podane od 13 do 15.30 w Gnieźnie w Powiatowym Urzędzie Pracy. W Słupce również w Powiatowym Urzędzie Pracy od godziny 12 do godziny 15.00 też mają Państwo wskazane miejsca, czy to jest sala, czy to jest miejsce hall. Taki punkt kontaktowy dodatkowy również jest w Kole, w Turku oraz we Wrześni. Kolejną naszą instytucją jest MDDP SA, Akademia Biznesu, spółka komandytowa. Jest to instytucja, która również z partnerem tutaj, przepraszam, nie wkleiło mi się informacja, z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową Izba Gospodarcza, prowadzi na podregionie leszczyńskim poddziałanie 832. W ramach tego regionu leszczyńskiego mamy powiaty gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychocki, Nowotomyski, Rawicki, Wolsztyński oraz miasto Leszno. W przypadku danej instytucji kwota tego limitu dofinansowania wynosi 3700, natomiast poziom dofinansowania jest taki sam dla osoby pracującej oraz osoby bezrobotnej 88,5%. Jeżeli chodzi o dane kontaktowe, to biuro projektu i punkt kontaktowy taki główny znajduje się na terenie miasta Leszno w Leszczyńskim Centrum Biznesu. Natomiast w zakresie każdego z tych powiatów są punkty kontaktowe takie dodatkowe. Jest na terenie powiatu gostyńskiego, grodziskiego i kościańskiego, leszczyńskiego, międzychockiego, nowotomyskiego oraz rawicki i wolsztyński. Przy czym proszę sobie tutaj zobaczyć na kolejnym slajdzie, umieściłam dla Państwa godziny tutaj tych punktów kontaktowych. W jakich dniach przyjmowani są klienci, kiedy można tam właśnie przyjść, porozmawiać odnośnie tego projektu. Przy czym też są dni, kiedy taki punkt jest nieczynny, dlatego też proszę zwrócić uwagę, ta rozpiska jest ze strony internetowej danej instytucji. Tutaj harmonogram właśnie otwarcia tych punktu głównego i tych punktów dodatkowych. Następną instytucją jest Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego. Ona prowadzi tutaj swoje działania tak zwanym podregionie pilskim. Jest to powiat chodziecki, czarkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki oraz złotowski. Jest to instytucja, która ma limit dofinansowania na poziomie 3850 zł, przy czym osoby pracujące mają dofinansowanie na poziomie 85%, natomiast osoby bezrobotne 93%. Tutaj dane kontaktowe, główną siedzibą Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego jest miasto Poznań, przy czym jest to instytucja prowadząca swoje usługi rozwojowe pod regionie pilskim. Oznacza to, że też na terenie podregionu pilskiego w każdym powiecie są zorganizowane tak zwane biura regionalne. Tu mają Państwo podany adres mailowy do Pana Króla odnośnie tutaj tego projektu. Jest to osoba koordynująca całość tutaj tego projektu na podregionie pilskim. Jeżeli chodzi o biura tutaj regionalne, znajduje się w każdym mieście z danego powiatu. Mamy biuro w Pile, w Chodzieży, w Czarnkowie, Złotowie oraz Wągrowcu. Na stronie internetowej oczywiście też znajduje się tutaj tej instytucji, znajduje się formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej. Kolejną instytucją jest DGA z partnerem Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, którzy prowadzą na podregionie poznańskim projekt. Jest to powiat obornicki, powiat poznański bez miasta Poznania, bo na samo miasto Poznań jest osobna instytucja, powiat szamotulski, powiat średzki oraz powiat śremski. W przypadku tych instytucji tutaj osoby pracujące i osoby bezrobotne mają poziom dofinansowania 80 i 90%, natomiast limit dofinansowania jest na poziomie 3000 zł. Biuro projektu znajduje się w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu przy ulicy Pikady 19. Tu mają Państwo również podane numery telefonów, adres mailowy oraz stronę internetową projektu.
I nasza tutaj ostatnia instytucja, czyli SEKA SA, która prowadzi tutaj w miasto Poznań dany projekt i w przypadku osób pracujących i bezrobotnych mamy kwotę 3000 zł, natomiast poziom dofinansowania jest różny. Osoby bezrobotne nie posiadają wkładu własnego, tak? Czyli 100% mają dofinansowania, natomiast osoby pracujące 87,5%. Dane kontaktowe. Biuro projektu znajduje się w Poznaniu i tu mają Państwo podaną stronę internetową. Pod tym, jak poznaliśmy już instytucję, czyli wiemy, do kogo możemy się zgłosić jako do operatora, do którego składamy wniosek, zobaczmy, jak wyglądają elementy ścieżki pozyskiwania takiego wsparcia. Pierwszym etapem jest znalezienie usługi operatora, czyli tak, mamy już wyszukaną w naszej bazie usług rozwojowych usługę, z której chcemy skorzystać, tak, mamy przejrzaną tą informację i mamy znalezionego operatora, czyli zgodnie z miejscem tutaj naszego zamieszkania. Jeżeli przeglądamy sobie ofertę w ramach bazy usług rozwojowych, jest to forma bezpłatna, tak, więc możemy sobie przeglądać, zobaczyć, jakie instytucje są, jakie prowadzą szkolenia, jakie są kwoty za takie szkolenie. Bezpłatne jest zarejestrowanie i dobrowolne, tak, i wtedy oczywiście poprzez takie dobrowolne, bezpłatne zarejestrowanie możemy dopiero skorzystać z takiej usługi, ponieważ wcześniej nie będziemy mogli zapisać się na taką usługę, jeżeli nie będziemy tam zarejestrowani. Uczestnik dokonuje swobodnego wyboru usługi rozwojowej, która odpowiada jego potrzebom. W kolejnym etapie mamy tutaj już umowy, tak? Czyli potencjalny uczestnik w momencie, kiedy już wie, kto jest jego operatorem, ma już przygotowaną tą usługę, wie, do której chce, w jakiej chce uczestniczyć, występuje z formularzem zgłoszeniowym do operatora i wtedy operator sprawdza ten formularz, tak? Czy są wszystkie pola wypełnione, czy jest poprawnie przygotowany, czy faktycznie takie szkolenie występuje, czy cena nie jest zawyżona, czy uczestnik spełnia wszelkie warunki. W momencie, kiedy formularz jest zakwalifikowany, tutaj następuje podpisanie tej umowy, tak? Czyli pozytywnie mamy zweryfikowany taki formularz przez operatora i wtedy podpisujemy tą umowę, natomiast operator nadaje nam tak zwany numer ID wsparcia uczestnikowi. Podpisana umowa deklaruje otrzymanie promesy, tak, na której operator będzie mógł wystąpić o tutaj zwrot tych kosztów i w tym momencie jakby operator rezerwuje pulę środków, o które wnioskuje dany uczestnik, tak, czyli jeżeli nasze szkolenie kosztuje 2000 zł, nasz operator sobie taką kwotę rezerwuje dla danego uczestnika. W momencie, kiedy mamy wszelką taką dokumentację już zakończoną, poprzez system bazy usług rozwojowych uczestnik projektu wysyła zgłoszenie na daną usługę rozwojową. Cały proces takiego uruchomienia wsparcia nie powinien być dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia złożenia przez uczestnika takiego kompletu dokumentów zgłoszeniowych. Oczywiście w zależności od pośredników, tych operatorów, może się różnić przeważnie, no, jest to do tych 10 dni, nie powinno być to dłużej. Czasami w takiej regulaminie jest wpisana też informacja o nawet 14 tutaj dniach. Czyli mamy podpisaną umowę, mamy nadany numer ID, jest to promesa, mamy zarejestrowaną tutaj kwotę i wtedy nasz uczestnik projektu zgłasza się na daną usługę. W kolejnym etapie następuje realizacja tej usługi, czyli podmiot, który świadczy usługę zgodnie z harmonogramem, czyli mamy określony dzień, określone godziny i miejsce wskazane w karcie usługi, realizuje tą usługę, tak? Czyli nasz uczestnik bierze w niej udział. No i tutaj po zakończeniu takiej usługi podmiot, który ją świadczy, wystawia fakturę uczestnikowi, który ponosi 100% kosztów, tak? Czyli płacimy jako uczestnicy za całość naszego szkolenia. Natomiast później dostajemy zwrot po złożeniu całej dokumentacji do naszego operatora. Czyli mamy już ten etap czwarty, ocena usługi rozwojowej i refundacja. Czyli kiedy nasz uczestnik zakończył, otrzymuje z
z usług rozwojowych tak zwaną ankietę oceniającą, którą należy przygotować, wypełnić i potem składamy tutaj, przepraszam, składamy dokumenty do operatora i następuje refundacja tutaj w zależności do poziomu tego dofinansowania, czy osoba pracująca, czy osoba bezrobotna, zwrotu za zapłatę faktury. Przejdziemy sobie teraz do krótkiej informacji o bazie usług rozwojowej, ponieważ się ona troszeczkę zmieniła, jakby nabrała nowej odsłony, tak? Została troszeczkę, że tak powiem, ulepszona, tak? Jest inna szata graficzna. I tak jak już wcześniej mówiłam, baza usług rozwojowych jest to internetowa, ogólnodostępna, bezpłatna platforma, która zapewnia dostęp do wysokiej jakości usług rozwojowych. Dlaczego mówimy wysokiej jakości usługi rozwojowej? Ponieważ te usługi są oceniane. Oceniają Państwo zarówno szkolenia, jak i instytucje, które świadczy tą tutaj usługę. Jest to platforma, która działa na rzecz przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność gospodarczą, tak powiem, indywidualnie oraz pracowników, czyli za jej pośrednictwem możemy uczestniczyć jako osoby fizyczne, możemy być wysłani przez naszego pracodawcę, jeżeli oczywiście jest taka przesłanka, ale również jako pracownicy możemy sami z własnej inicjatywy skorzystać. Na stronie usługi rozwojowe parol.gov.pl, czyli ta nasza tak zwana baza usług rozwojowych, znajdują się usługi, które są udzielone tematycznie. Możemy takie usługi przeglądać lub korzystać z wyszukiwarki, więc jest to bardziej prosty system, ponieważ możemy sobie wpisać albo po nazwie szkolenia, które nas interesuje, po jakimś słowie, które ma tutaj nas naprowadzić. Tak wygląda szata graficzna, gdzie poprzez wejście na wskazaną stronę wpisujemy sobie tutaj usługi, tak, na przykład, nie wiem, usługi finansowe, czy jakieś może szkolenie księgowości, po czym w wyszukiwarce usług otrzymujemy informacje, tak, że mamy szkolenie, o, na przykład mamy podstawowe z makijażu permanentnego brwi, mamy podane kwoty. W momencie, kiedy przeglądamy sobie takie informacje w bazie, nie jest wymagana nasza rejestracja, tak? Tutaj nie musimy być zarejestrowani, nie musimy mieć tam konta. Natomiast w momencie, kiedy będziemy już się zapisywać na wybraną usługę, czyli mamy, tak jak było wcześniej powiedziane, podpisaną umowę, mamy już promesy na dany numer ID, musimy założyć takie konto. Pierwszym krokiem jest stworzenie tak zwanego profilu użytkownika, czyli my jako użytkownicy tworzymy sobie profil w bazie usług rozwojowych. W kolejnym kroku możliwe jest także utworzenie profilu przedsiębiorcy. Zajmuje taka rejestracja kilka minut, ponieważ mamy kreator, w ramach którego wpisujemy w odpowiednie pola informacje. I w momencie, kiedy już mamy zarejestrowaną siebie, naszą osobę w bazie usług rozwojowych, możemy, że tak powiem, korzystać jakby z ich wszystkich możliwości, tak? My możemy się zapisać, nie tylko przeglądać sobie te informacje. I teraz tak, w momencie, kiedy jesteśmy zarejestrowani, mamy jakby takie trzy kafle, w ramach które odnoszą się do, i ta kolorystyka oczywiście jest stosowana w dalszej części korzystania z bazy. Użytkownik to jest kolor szary, przedsiębiorca kolor niebieski, natomiast dostawca usługi jest to kolor czerwony. I teraz zostały nadane te kolory ze względu na to, aby użytkownikom zapewnić łatwiejszą pracę w systemie, tak? Czyli odpowiedni kolor zakładki to jest odpowiedni kolor również kafelki. Po zakończeniu tutaj naszej usługi otrzymujemy kartę oceniającą usługę rozwojową. Czyli na przykład mamy informację, pytanie, w jakim stopniu według Pana, Pani opinie cel usługi rozwojowej został zrealizowany, osiągnięty. Jest to forma ankiety elektronicznej, czyli zaznaczają Państwo informacje, oczywiście też są pola, gdzie możemy sobie wpisać swój własny komentarz i też bardzo podobną taką ankietę mamy oceniającą po naszym tutaj webinarium. Teraz rozszerzę troszeczkę temat, co w momencie, kiedy chcę korzystać ze szkolenia, ale tego szkolenia nie ma w bazie usług rozwojowych. Jest zakładka, w ramach której jest możliwość złożenia tak zwanego zapotrzebowania na usługi.
Znajduje się tam taki przycisk akcji Zgłoś zapotrzebowanie, gdzie poprzez kliknięcie właśnie w to Zgłoś zapotrzebowanie zostaniemy jakby przeniesieni do formularza zgłoszeniowego zapotrzebowania na usługę. Takie zapotrzebowanie jest widoczne na liście zapotrzebowań. Zaraz, że tak powiem, w kolejnym kroku po opublikowaniu i otrzymuje numer nadany przez system. Usługobiorca jakby w każdym momencie może takie tutaj zapotrzebowanie usunąć w dowolnym momencie. Natomiast ta lista zapotrzebowań jest widoczna dla wszystkich dostawców usług, czyli tych wszystkich instytucji szkoleniowych, które są tam wpisane i prowadzą tutaj informacje na temat swoich szkoleń. Mogą się oni z taką listą zapotrzebowań zapoznać z każdym opisem i też nawiązać bezpośredni kontakt z użytkownikiem, którego utworzył. Umożliwia to przycisk odpowiedź widniejący na widoku podglądu zapotrzebowania. I w momencie, kiedy faktycznie jest instytucja, która chciałaby zrealizować usługę w naszym tak zwanym zapotrzebowaniu, kontaktuje się z nami jako użytkownikiem i jakby ustala tutaj informacje zwrotne. To by była jakby taka jedna trzecia części naszego dzisiejszego webinarium, czyli baza usług rozwojowych pod działanie 8.3.2. Natomiast teraz przejdziemy do możliwości skorzystania z pożyczek na kształcenie. Jest to działanie 4.1 innowacje społeczne, pożyczki na kształcenie finansowane w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Są to forma pożyczkowa, tamto mieliśmy formę dotacji, natomiast tu mamy formę pożyczkową na kształcenie, które skierowane jest również do osób pełnoletnich, ale tych zamieszkujących na terenie obszaru Polski, które chcą rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. Tutaj akurat jest to działanie, które jest przeznaczone dla każdego, tak? Czyli nieważne, czy jestem pracującym, bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo, czy prowadzę własną działalność gospodarczą, z takiej pożyczki na kształcenie mogę skorzystać, ponieważ poprzednie działanie dotyczyło wyłącznie osób pracujących, czy też osób niepracujących, zarejestrowanych w urzędzie pracy, czy nieaktywnych zawodowo. W ramach takiego projektu tutaj osoby składające wnioski o pożyczkę mogą przeznaczyć je na sfinansowanie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń czy też innych form kształcenia za wyjątkiem studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, tak? Czyli nie mamy licencjatu, nie mamy magisterki i nie mamy doktoratu. Muszą być to formy kształcenia, które trwają nie dłużej niż 24 miesiące, czyli w momencie, kiedy aplikujemy o takie środki, też musimy zwrócić uwagę właśnie na te informacje, jak długo będzie trwała taka forma szkolenia. Jeżeli chodzi o instytucje, mogą być to instytucje krajowe oraz zagraniczne, które realizują tą formę szkoleniową. Obecnie mamy dwie instytucje. Została dla Państwa przygotowana ta informacja w formie tabelarycznej, ponieważ łatwo można sobie porównać te dwie instytucje, ich parametry w ramach pożyczek na kształcenie. Pierwsza instytucja jest to Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, która współpracuje z Fundacją Fundusz Współpracy. Natomiast druga jest to Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. Omawiając formę tabeli i tych parametrów, będę wskazywała informacje, które się różnią. Dla kogo skierowane jest wsparcie? Są to osoby pełnoletnie zamieszkujące terytorium Polski, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. W ramach takiego tutaj przeznaczenia możemy sobie sfinansować studia podyplomowe, kursy, szkolenia, czy też inne formy kształcenia, które trwają nie dłużej niż 24 miesiące oraz wyjątkiem jest brak możliwości finansowania studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. To jakby te informacje są tożsame dla obu instytucji. Wybrana forma szkolenia, gdzie wykonujemy takie szkolenie. Są to placówki edukacyjne w kraju i Unii Europejskiej, które posiadają uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności. Zakresem formy szkolenia jest dowolny obszar wiedzy i kompetencji, również który nie jest związany z obecną aktywnością zawodową. Czyli w momencie, kiedy jestem nauczycielką, chciałabym sobie sfinansować kurs florystyczny, jak najbardziej mogę sobie z takiego tutaj kursu skorzystać za pośrednictwem pożyczki na kształcenie. Wysokość pożyczki. Tu następuje zmiana, ponieważ wcześniej obie instytucje miały do kwoty 100 tysięcy złotych, natomiast teraz od stycznia jest tutaj zmiana, jeżeli chodzi o pierwszą instytucję, czyli Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.
Na dzień dzisiejszy wysokość pożyczki wynosi od 600 zł do 30 tysięcy, natomiast w drugiej instytucji od 1000 zł do 100 tysięcy zł. Jakby nie ma limitu korzystania z formy wsparcia, jedyną jakby tym ogranicznikiem jest wykorzystanie maksymalnej kwoty, tak? Czyli możemy korzystać wielokrotnie, póki nie przekroczymy maksymalnego pułapu wysokości pożyczki, czyli patrząc na instytucję, w pierwszej mamy 30 tysięcy, w drugiej mamy 100 tysięcy. Jest to takie ograniczenie, które funkcjonuje w przeciągu 3 lat, czyli od momentu rozpoczęcia jakby pierwszej umowy z daną instytucją, w przeciągu 3 lat nie mogę przekroczyć kwoty 30 bądź 100 tysięcy zł na kształcenie. Wysokość oprocentowania 0%, ponieważ jest to pożyczka nieoprocentowana i jest to pożyczka, która nie wymaga prowizji, opłaty za tutaj za udzielenie takiej pożyczki, za sprawdzenie wniosku. Jest to forma nieodpłatna. Warunkiem uzyskania pożyczki oczywiście jest posiadanie zdolności do jej spłaty, czy też przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia. I teraz, jeżeli chodzi o terminy spłaty raty, też mamy tutaj różnicę. Przy pierwszej instytucji minimalna liczba rat jest 12, natomiast maksymalna 36 i minimalna wartość raty to 50 zł. Przypominam, że tam jest pożyczka od 600 do 30 tysięcy. Przy drugiej instytucji już mamy minimalną liczbę rat 0, czyli jakby nie mamy wskazanego tej minimalnej, możemy nawet wziąć na 6 miesięcy, natomiast maksymalna to już 60 miesięcy, czyli też mamy wyższe, tutaj wyższą liczbę rat, natomiast minimalną wartość raty to już wysokość 100 zł. I teraz dodatkowe, dodatkowe informacje. Taka pożyczka finansuje do 100% kosztów kształcenia, tak? Czyli finansuje te koszty, które są związane ze szkoleniem, z podnoszeniem kwalifikacji. Nie możemy sobie finansować dodatkowych jakichś kosztów, na przykład przejazdy, czy zakwaterowanie, czy zakup jakichś tutaj materiałów. W przypadku pierwszej instytucji nie może być wykorzystywana ta kwota na refinansowanie poniesionych dotychczasowych kosztów kształcenia. Czyli w momencie, kiedy na przykład nasze kształcenie się rozpoczęło, możemy jak najbardziej złożyć wniosek o taką pożyczkę, przy czym nie możemy już refinansować tego, co ponieśliśmy na przykład pierwszy semestr, na przykład naszych studiów podyplomowych, ale możemy sobie sfinansować kolejny. W przypadku Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach możemy również finansować koszty kształcenia, które się rozpoczęły, ale tylko do kwoty nieopłaconej, tak? Czyli tutaj rozpoczęła się moje kształcenie, ale na przykład jeszcze nie zapłaciłem, czyli mogę sobie taką tutaj kwotę opłacić. Ta pożyczka jest umarzana. Ale oczywiście nie w 100%, tylko w zależności od wyboru instytucji mamy maksymalne umorzenie do 25%. Ono jest podzielone na umorzenie podstawowe oraz umorzenie dodatkowe. Umorzenie podstawowe jest w przypadku pierwszej instytucji 20% po zakończeniu kształcenia, czyli mamy informację, że zakończyliśmy szkolenie, otrzymaliśmy dyplom, otrzymaliśmy ewentualnie tutaj jakieś zaświadczenie, podnieśliśmy kwalifikacje, przesyłamy informację do instytucji i uzyskujemy umorzenie podstawowe 20%. W drugiej instytucji mamy 15%. Przy czym jest możliwość uzyskania umorzenia dodatkowego w zależności od instytucji nie więcej niż do 25%, ale po tym, jeżeli uzyskaliśmy umorzenie podstawowe. W zależności teraz od informacji tutaj, kto aplikował o taką pożyczkę, musimy spełnić podstawowy parametr tego umorzenia dodatkowego. Jak wygląda przekazywanie środków? Jest to też inna forma, aniżeli była w poprzednim działaniu, czy tam była refundacja. Tutaj jest jakby taka umowa trójstronna pomiędzy instytucją, do której aplikowaliśmy o środki, osobą aplikującą, a instytucją szkoleniową, czyli instytucja, na przykład Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, nie przekazuje uczestnikowi środków pieniężnych, żeby zapłacił za daną formę szkolenia, tylko bezpośrednio przesyła je do instytucji edukacyjnej. Jeżeli chodzi o rekrutację, pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca bądź tutaj miesięczna,
I oczywiście w przypadku tych rekrutacji one mogą się zakończyć szybciej z uwagi na dużą liczbę wniosków. Wszystkie informacje znajdują się na stronach projektu. Natomiast termin rozpatrywania wniosku mamy 30 bądź 21 dni w zależności od wyboru instytucji i aplikujemy w sposób elektroniczny. I nasza ostatnia część tutaj, jeżeli chodzi o szkolenia, jest to Akademia PARP. Tu mają Państwo podaną stronę i Akademia PARP jest platformą, w ramach której są bezpłatne szkolenia, gdzie możemy się na takie szkolenie zapisać poprzez utworzenie swojego konta. Szkolenia są jakby podzielone na 5 tematyk: finanse, zarządzanie, kompetencje, marketing oraz prawo. Przy czym w ramach każdego jakby takiego działu mamy tutaj informacje, jakie są szkolenia. Jak to wygląda? W momencie zarejestrowania się do Akademii PARP mamy konto, w ramach której wchodzimy sobie na tutaj szkolenia. Weźmy sobie, że wchodzimy sobie na podatek VAT w MŚP. Jest to szkolenie e-learningowe, oznacza to, że w każdym momencie możemy sobie przejść to szkolenie, możemy je w każdym momencie wyłączyć, wrócić do niego. Tutaj szkolenie jest podzielone na tematy, jest podzielone na testy przed, po danym, że tak powiem, jakby takim rozdziale tutaj z danego zagadnienia. I po zakończeniu takiego szkolenia jest możliwość, aby uczestnik wydrukował sobie zaświadczenie ukończenia. Na takim zaświadczeniu będzie informacja, z których tematów dana osoba skorzystała i zdobyła tutaj odpowiednią, już tak powiem, punktów czy też wiedzy, żeby jakby mieć zaliczoną tą formę tutaj kształcenia. Nad, że tak powiem, treściami całego tutaj takiego e-learningowego szkolenia, że tak powiem, opiekują się doradcy, opiekują się tutaj osoby posiadające wiedzę, więc te szkolenia są też aktualizowane na bieżąco w momencie, kiedy są wprowadzane różnego rodzaju zmiany, ale również są dodawane nowe szkolenia, które są związane z obecną sytuacją, tak? Tutaj to, co chciałam Państwu pokazać, to, co weszło nowego, już momencik. Nowe szkolenie, efektywność energetyczna w MŚP, więc jakby, tak jak Państwo widzą, pojawiają się te nowe szkolenia w ramach tych tutaj naszych pięciu działów. Jeżeli chodzi o Akademię PARP, informacja na stronie, niech sobie Państwo wejdą. W roku 2021 ma się pojawić nowych 16 szkoleń, więc one też na bieżąco będą uzupełniane, tutaj ta informacja. Z zakresu szkoleniowego byłaby to na chwilę obecną całość, z czego mogą Państwo skorzystać. Oczywiście tutaj chciałabym Państwa poinformować o tym, że będzie też kolejne webinarium, gdzie jest informacja o szkoleniach dla pracodawców, ich pracowników oraz tutaj samych jakby właścicieli firm. Natomiast tutaj chciałabym Państwu też przedstawić informację o źródłach informacji o tych funduszach europejskich. Warto zapisać się na newslettery, nie tylko tutaj na stronie naszej instytucji, ale również na fundusze europejskie gov.pl i stronę programu regionalnego naszego województwa, czyli stronę wrpowielkopolskie.pl. Są to strony, które, na których znajdują się szczegółowe informacje w zakresie dofinansowań, możliwości pozyskiwania. Tam w przypadku na przykład funduszy europejskich czy strony WRPO pojawiają się informacje o nowej perspektywie, o zakończonych na przykład procesach, czy ewentualnie informacje, jak ma się kształtować tutaj podział środków. Zachęcam do korzystania z informacji, które mamy zawarte na naszej stronie, czyli na stronie warp.org.pl naszej instytucji. Mamy takie trzy kafelki, gdzie jest utworzona specjalnie taka dla nas punkty informacyjne Funduszy Europejskich. Tam zawieramy informacje w zakresie planowanych webinariów, czy mamy różnego rodzaju takie spoty o biznesplanie, informacje ABC funduszy, czyli zakładanie działalności gospodarczej. Tu również znajdują się nasze nagrane webinaria, które były wcześniej prowadzone i też te pytania i odpowiedzi. Zachęcam również do śledzenia
naszego konta na Facebooku, Warto Spółka ZOO, tam też informacje na bieżąco są wrzucane. Tutaj, jeżeli chodzi o zakresy czy webinarium, czy informacji takich dla przedsiębiorców bądź przyszłych przedsiębiorców, szkoleń, z których tutaj można skorzystać. Odnosząc się do zakresu działalności sieci punktów informacyjnych, nasz punkt świadczy usługi, na chwilę obecną jest to w formie zdalnej, jak większość takich instytucji, czyli tylko telefonicznie i elektronicznie, na chwilę obecną, bądź ewentualnie w formie webinarium, tak jak Państwo teraz tutaj uczestniczą. Natomiast to, co chciałam Państwu przekazać, informacje. Jako pracownicy udzielamy ogólnych informacji na temat funduszy europejskich, poszczególnych programów i działań, tak? Czyli te działania, które funkcjonują krajowo oraz te, które są tutaj regionalnie. Informujemy o możliwościach pozyskania dofinansowania, tak? Czyli wskazujemy dane kontaktowe do właściwych instytucji, wskazujemy warunki czy też kryteria procedury przyznawania wsparcia. Informujemy o tym, jak przygotować wniosek o wsparcie, jednakże jest to funkcja informacyjna, nie doradcza, tak? Czyli tylko informujemy właśnie, jak przygotować, przejść przez całą procedurę aplikacyjną tutaj. Informujemy, jak realizować i rozliczyć projekty, w zależności też tutaj od tego, do kogo dana osoba składała taki wniosek, o kogo się to zlicza. I informujemy o projektach, które są realizowane, ponieważ tak jak w dniu dzisiejszym widzieli Państwo, to poddziałanie 832. Jest to jakby dwojaki system, bo w pierwszej kolejności instytucje, które aplikowały o te środki, zgłaszały się również tutaj po informacji, natomiast my teraz informujemy o tym projekcie dla osób, które mogą z tego na przykład działu skorzystać. Wszystkie usługi, które my świadczymy jako punkt informacyjny, są bezpłatne, tak? Czyli Państwo nie ponoszą żadnych odpłatności z tytułu udzielanych usług świadczonych przez punkty informacyjne funduszy europejskich. Jeżeli chodzi o nasze formy świadczenia usług, no to w chwili obecnej no, zaznaczone te na kolor taki pomarańczowy, czyli telefonicznie, mailowo bądź webinaria, ponieważ pozostałe są na chwilę obecną tak powiem, zamrożone, czyli nie świadczymy usług bezpośrednio. Indywidualne konsultacje też się nie odbywają u klientów w siedzibie firmy, tylko też w formie tutaj elektronicznej. Spotkania, informacyjne, szkolenia takie stacjonarne, które były prowadzone u nas w siedzibie punktu, też nie są prowadzone, przeszło to na formę webinarium oraz mobilne punkty informacyjne też na chwilę obecną są zamrożone, czyli nie świadczymy w innych miejscowościach poza naszą siedzibą takich spotkań informacyjnych. Indywidualna konsultacja u klienta obecnie online jest możliwe w momencie, kiedy klient jest osobą z niepełnosprawnością ruchową. Jest to grupa kilku osób jednocześnie, na przykład pracownicy danej gminy, tak, czy instytucji publicznej, czy też na przykład organizacji pozarządowej, bądź kilku firm. Oraz gdy jest na przykład przeprowadzona dla przedsiębiorców, którzy zamierzają z konsultacji na etapie przygotowania bądź realizacji projektu. Oczywiście, żeby wcześniej umówić się na taką indywidualną konsultację u klienta, tą online, wcześniej potrzebujemy takie zgłoszenie od danego uczestnika, który prześle nam taką informację, czy telefonicznie zgłosi się, czy też w formie maila. Wtedy my też wysyłamy tą informację do naszego opiekuna z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który wyraża zgodę na podjęcie takiej konsultacji online. Numery telefonów, chwilę obecnie od godziny 7 do godziny 15 pracujemy. Dwa numery telefonów z końcówką 233 oraz 235, czy też adresy mailowe. Cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji, zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego. Proszę kontaktować się z nami, zadawać pytania. Ewentualnie, jeżeli pytanie jest dość ogólne, zadajemy pytania dodatkowe i, że tak powiem, każde pytanie, które jest do nas skierowane, nie zostaje bez odpowiedzi. Wszystkie tutaj informacje są udzielane. Ja na chwilę obecną bym Państwu bardzo serdecznie podziękowała za udział w naszym webinarium. Zapraszam na kolejne tutaj webinaria. Też już informacje zostały dzisiaj wysłane o naszym webinarium, które będziemy organizowali w dniu 3 marca. Będzie to webinarium odnośnie projektu z programu krajowego Design dla przedsiębiorców na temat wdrażania nowego produktu, nowej usługi wzoru wzorniczego.
Na zakończenie miałabym bardzo ogromną prośbę, żeby tutaj skorzystać, wypełnić ankietę, która jest wysłana w formie czatu do Państwa, w formie linka. Nie zajmuje bardzo dużo czasu, więc wystarczy sobie kliknąć, uzupełnić, wysłać do nas. Zachęcam do napisania informacji, z jakich tematów byliby Państwo jeszcze zainteresowani, żeby skorzystać, na jaki temat mielibyśmy przygotować takie webinaria. I tutaj bardzo dziękuję. Pytania oczywiście, jeżeli się pojawiały w formie czatu, zostaną odpowiedziane. I myślę, że najpóźniej piątek bądź poniedziałek wszystko pojawi się u Państwa na adresach mailowych oraz u nas na stronie internetowej Wielkopolska www.warp.org.pl. Bardzo dziękuję za uwagę. Do widzenia.